Siemanko, ja jestem Tricus, to jest drugi odcinek Minecraft Ferajna, znaczy Minecraft Survival, ale z serwera Ferajna. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście po prostu 3000 łapek w rekordowym tempie, a odcinki są co właśnie 3000 łapek, więc daj łapkę w górę, a następny odcinek już niebawem. Siedzę sobie na koniu Cześku, który jak powiedzieliście jest dealera, ale myślę, że dealer z chęcią by mi go oddał, jeszcze się go zapytam, ale teraz to już jest mój koń w każdym razie. Prawda, dealer, możesz napisać w komentarzu, jeżeli to oglądasz, bo właśnie zniknęły śnieżki, bo posprzątałem cały dom pod schodami. No dobra, jeszcze nie cały, jak widać. Jeszcze została z tego trola jedna tabliczka, zobaczycie już jak jest ładnie, patrzcie. Ani tabliczki, ani jakichś po prostu guzików, które wcześniej były wszędzie. Ale nie powiedziałem wam w ogóle, co chcę zrobić na dzisiejszym odcinku. A jest to naprawdę ciekawa rzecz. Ostatnio mówiłem, że chciałbym zrobić parówę na bułce Tricusa. No i tak też właśnie zrobimy. Wespniemy się na ten dach tutaj i zebrałem masę brązowej wełny, z której właśnie powstanie parówa. O, i dealerek wbił, widzę, na serwer. Hejki. O, no właśnie. Fajnie, że dealer sobie wbił. A ja tymczasem, co by mi było potrzebne do zrobienia tej parówy? Na pewno jakiś dircik, mam nadzieję, że mam. O, oczywiście, dirtu nigdy mało, więc tak, weźmy sobie stack dirtu, odłóżmy może te śnieżki, bo one nam się na pewno nie przydadzą, te batony. Co nam się jeszcze nie przyda? Kobel, sticzki, nie wiem, szczerze mówiąc, co mi się bardziej przyda, a co mniej. Chyba by mi się przydało właściwie zrobić sobie trochę żelaza. O, dealer już wyszedł. No dobra, w każdym razie zrobimy sobie troszkę żelazka. O, po co ja to odkładałem? Chwilę, mam jakieś tabliczki może? Dobra, możemy napalić tymi tabliczkami spokojnie, dlatego że mam ich multum po prostu. Wszędzie te tabliczki po tym trolu, no. Byście się wstydzili tak mnie trollować, ludzie z serwera. Okej, to się zaraz poprzepala. Sorki, że trochę nieogarnięty jestem, ale muszę pogarniać takie różne sprawy. O, Mossy Stone, lubię Mossy Stone'a strasznie. Dawniej się nie dało go skraftować, to był bardzo rzadki item, a teraz to się dowiedziałem, że się da, więc tak średnio rzadki. Mój diamencik pyszny. Okej, to tak, teraz bierzemy sobie to. Potrzebny nam jest na pewno jakiś kilof w naszych dzisiejszych zmaganiach. Dobra, kilof oraz dirt i moja wizja jest taka, żeby na górze domu zrobić na bułce taką wielką parówę, a do niej zrobić wbity następnie widelec, ale to już tak potem bardziej. No dobra, no to się wspinamy. Musimy także zburzyć tą wieżę, bo i tak mi się strasznie nie podobała nigdy. A zbudowałem ją tak dla jaj w sumie, nie wiem po co ją zbudowałem. No, więc dzisiaj taki odcinek budowniczo ogarnialny będzie. Mam nadzieję, że spodoba wam się taka koncepcja. I mówiliście mi także, żebym zrobił komuś trolle. No, oczywiście zrobię niedługo trolle Angularowi oraz Chocolate'owi. Już możecie im pisać, żeby się szykowali, że Tricus będzie robił trolla. Ale to będzie troll taki niespodziewany na serwerze. Zresztą zobaczycie na którymś odcinku. Ja nie chcę wam zdradzać. Możecie teraz zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego nie robicie, i kliknąć dzwoneczek, jeżeli to robicie. I wtedy będziecie mieli powiadomienia właśnie, gdy się pojawi mój odcinek z trolla. Szkoda, że nie mam TNT w sumie, żeby wysadzić tą wieżę. No ale dobra, w takim razie musimy ją zebrać po prostu w ten sposób. I chwila, jak to zrobimy? Tutaj chciałbym, żeby ta parówa wystawała ponad bułkę Tricusa i była przez całą bułę. Mam nadzieję, że mi starczy wełny, dlatego że to będzie naprawdę taki kawał takiej upieczonej kiełbachy tutaj. Nie wiem, czy lubicie pieczoną kiełbaskę, ale ja na pewno lubię, ale tylko jeżeli z ogniska ją jem, no to wtedy każdy by lubił chyba. O, tutaj mamy bagienka, ale to nie też i oczywiście, też i są z 2000 kratek ode mnie. No, ostatnio się zapędziliśmy aż tam na odcinku. No, w każdym razie dobra, trzeba już prawie się pozbyliśmy tej wieży, już większa część za nami, więc kozacko, ja tam się cieszę. I w sumie będziemy mieli dużo cegiełek, więc nie wiem, powiedzcie, czy
Chcielibyście, abym coś zrobił z cegieł, bo teraz będę miał ich strasznie dużo i nie mam co zrobić z tymi cegłami, więc dajcie znać w komentarzu, dajcie znać w ogóle na wasze pomysły, co byście chcieli, abym zrobił na serwerze poza tą kiełbaską oraz pomnikiem jeża, bo pomnik jeża też oczywiście będzie, to wam obiecałem już, może w następnym odcinku byśmy ogarnęli i tak myślę nad miejscem na ten pomnik jeża, bo tak średnio są jakieś wzgórza inne u mnie, więc możecie pisać, gdzie może bym ściął jakieś drzewa i wtedy tam byśmy walnęli pomnik jeża, tak żeby było wiadomo, że tutaj mieszka jeszcze Tritsus. No, dobra. Ojejku. Okej, dobra. I tak niszczymy tą wieżę, więc możemy się tak wspiąć na nią. Kurde, ja nie wiem, po co ja ją w ogóle robiłem, bo no właśnie, no, teraz i tak ją przecież niszczę. No ale dobra, przez chwilę mi posłużyła jako ozdoba, znaczy ubrzydzenie. O, co? Dealer? Co ty robisz? Co ty robisz, cheaterze? Ty... cheaterze. Pomóż... pomóż niszczyć. No dobra. Niech ten dealerek, cheaterek tutaj mi niszczy. O! Wyszedł! Przestraszył się, że każdy zobaczył po prostu, co on tutaj robi najlepszego. Jak on cheatuje na ferajnie. No ja nie wiem po prostu, co to w ogóle za robota z nim, że on coś takiego robi. No dobra, wybaczamy mu? Wybaczamy dealerowi, czy nie wybaczamy? Bo kurde, nie wiem. Nie wiem, czy ja mu kiedyś wybaczę takie cheatowanie. Bo zaraz już się noc robi. Ojeju, zaraz się noc robi. My zaraz dokończymy niszczenie wieży. I dobra. O, tutaj jest jakiś crafting table. Dobra, to też go zabierzmy. Oczywiście, że nic nie wisiało tutaj. I kill off nam się zaraz zniszczył. Ojejku, ale roboty. Dużo pracy całkiem schodzi nad takimi rzeczami jak ta paruwa. Jeszcze jeżeli chcecie dokonać po prostu modernizacji całego domu przez to, bo to naprawdę jest duża modernizacja. I nie wiem, może w sumie zamieszkałbym w tej paruwie, tak sobie myślę teraz, że może to był nawet niezły pomysł. I teraz ten w tej części tutaj, co teraz mieszkam, to mógłby zamieszkać na przykład dealer albo nie wiem, kto, w sensie ktoś, kto by przechodził tędy akurat, o jak ciemno. Dobra, skończmy tylko to i idźmy spać. Dobra, już możemy wbijać. Ojej, no dobra, wbijmy tylko spać. Szybko poszło, szybko przyszło. No więc kozacko. Okej, trzeba się teraz dostać z powrotem na górę. Już widzicie, że wieża jest zniszczona. To możemy zabierać się za budowę naszej kiełbaski na bułce. No, a jak ja to w ogóle planuję także nowy dom gdzieś sobie zbudować, gdzieś przejść i właśnie zacząć życie od nowa w sumie. Albo nawet gdzieś tutaj właściwie jakąś willę bym sobie zbudował. Tylko nie wiem, nie wiem. To jest dopiero faza taka zupełna przygotowawcza, zupełny spontan, tak myślę, co mógłbym zrobić i wygl. Dobra, to zabudujmy. Tutaj, okej, tutaj już nie trzeba nic zabudowywać. Teraz musimy zacząć się budować. Jeszcze nie myślałem, jak to będzie. To nie jest budowane z jakimś projektem, ale na razie myślę o tym. Trzeba, żeby zmierzyć na razie wymiary tego dachu. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. No dobra, 14 to jest dobra liczba. Czyli ta kiełbasa w takim razie powinna być w takich rozmiarach mniej więcej, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery i tutaj wtedy po bokach jest raz, dwa, trzy, cztery. No tak, po 5, no wiadomo, bo 5 plus 5 plus 4 to 14, matko. Sorry, nie używam matematyki zbyt często w życiu. Ale to pierwszy raz, widzicie? Przydała się pierwszy raz matma poza szkołą. Wow, normalnie jestem w szoku. Chociaż czy takie ubacha nie będzie za mała, jak będzie miała? Może... no nie wiem, dobra, chwila, zaszalejemy i zrobimy ją na po 5 kratek. Kurczę, chociaż nie wiem, no cykam się, jak ją zrobić, ale dlatego, że
całe jest jeszcze trochę dalej. Cała bułka ma 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ona ma tutaj 20. Nie, no to robimy jednak jeszcze większą. W takim razie tą parówkę, znaczy kiełbaskę. Patrzcie, to będzie, ona będzie taka okrągła, bo generalnie wszystko w tym moim domku jest takie w miarę okrągłe. Dobra, tutaj tak, tak, to niszczymy. Niszczymy? Nie niszczymy właściwie, tutaj musi być coś takiego. Tutaj musi być tak. Kurde, w sumie nie wiem. Zdaje mi się, że to jest najdurniejszy pomysł na świecie, żeby budować parówę po prostu na domu. No ale... No słuchajcie, no... Ktoś musi mieć na tym serwerze chyba durne pomysły, prawda? Ja chcę... Właśnie, to jest koncepcja mojego świata. On ma być jak najśmieszniejszy, ten mój świat. Więc po prostu wymyślajcie jakieś śmieszne pomysły, co ja mam robić, bo nie chcę być taki nudny jak wszyscy. Dobra, to zobaczymy tędy. Tutaj zrobimy w bok jeszcze... jeden bloczek, tak, opsa, dobra, to będzie taka parówka, która leży właśnie na tej bułce, bo skoro to bułka też susa, no to co buła bez parówy, no dajcie spokój, to po prostu nie jest w ogóle do pomyślenia, żeby coś takiego zrobić, i powiedzcie także, jak wam się podobają takie odcinki zbudowania, ponieważ tak, to jest bardzo ważne, to jest coś, co chcę poruszyć. Czy chcecie, abym dużo budował właśnie tak na odcinkach, jak teraz to robię, czy chcecie, abym wszystko robił poza odcinkami, albo tak jak zniszczenie tej wieży. Właśnie nie wiedziałem, czy ją zrobić poza odcinkiem, czy na odcinku. No, więc takie rzeczy możecie mi spokojnie pisać. Dobra, zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. To będzie takie. Tutaj chciałem... Czy to nie będzie zbyt monumentalne? To jest pytanie. Jak zrobię tutaj na dwa jeszcze? O, chyba skończy mi się wełna przed skończeniem. Chociaż nie wiem, mam parę staków, więc... Zobaczymy. Okej, okay, tutaj potrzebne jest... Tak, bo ja chcę, żeby to wystawało właśnie poza bułkę Tritsusa. Okej. Takie długie? Nie, jeszcze dłuższe. Jeszcze dłuższe musi być. Dobra, taka długa będzie ta parówka. To ma być duża, taka duża kiełbasa, którą by się najadł nawet sam dealer we własnej osobie. O, może tutaj budujmy tak na dwa frąciki. Wtedy będzie szybciej, niż jakbym budował na jeden. Dobra. Okej. To jest właśnie taki szybki sposób budowania, jakby ktoś nie ogarniał i się zastanawiał, jak to zrobić, że szybciej wszystko wybudowywać. Dobra, tutaj najszybciej chyba będzie, żebyśmy od boku sobie korzystali. Dobra. Nie wiem, mam nadzieję w ogóle, że ten pomysł wam się spodoba i mam nadzieję przede wszystkim, że to będzie wyglądało tak dobrze, jak w mojej głowie. Więc... No właśnie. Okej, tutaj już widzę, że nie sięgam, więc resztę będę musiał chyba wbić tu i na shifcie zrobić. Jakby tutaj się dostać. Dobra, tak się dostanę na górę. Okej. Bułka Tritsusa, parówka Tritsusa i w ogóle. Oj, coś mi się klot źle postawił. Tutaj, tak. I tutaj chciałbym, aby to zaczynało iść w górę właściwie, żeby ona była taka, ta parówka nie była prosta, tylko zatarta do tyłu na samym końcu. No więc myślę, że to będzie gicior całkiem. Tritsus budowniczy. Chociaż nie wiem, czy to nie jest serio za wielkie. Chciałbym to zobaczyć, więc nie wiem, trochę tutaj jeszcze dobudujmy. To jest już na równi? Nie, jeszcze jeden klocek, tak? Tak, dobra. Zaraz zejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tylko nie spadniemy, bo mam 49 level. Mówiliście, żebym coś zenchantował, ale to na następnym odcinku to zenchantuję. Nie wiem, zenchantuję sobie kilo, chciałbym mieć fortunkę bardzo, więc poszukamy lapisu i zrobimy sobie enchant.
taki kozacki. Tak, to jest, no to już wam zdradziłem, o czym będzie następny odcinek. O, dobra. Kurde, mam jeszcze tylko jeden stack, na pewno to nie starczy, ale starczy na szczęście na koncepcję taką, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda tylko. Okej, okay, czyli tutaj musi być tak, a tutaj musi być tak, jeśli chcę, żeby to wchodziło w górę. Tak? Tak? Ja się nie mylę? Nie, nie, chyba się nie mylę. Kurde, trudno jest budować tu parówę i będą mi się tu spełniły do tego moby, ale no dobra, jakoś to przeżyję. Czy to nie jest za daleko wysunięta? No dobra, nieważne, najwyżej też rozwalę między odcinkami, jeżeli zupełnie nie wyjdzie. Ale mam nadzieję, że będzie gicior. Okej. Jeszcze bym zrobił... A dobra, tak. Tak? Czy... Fuck. Trudno jest ją zagiąć tak do góry. Tutaj powinno sięgać tu. Czyli tutaj powinno wystawać tutaj już. Dobra, tutaj powinna wystawać ta wełna. Wełnowy art parówka. Dobra, zobaczymy. Nie no, ja się strasznie boję, jak to wygląda. Boję się, że to jest najbardziej durny pomysł na świecie. No ale cóż tam. Chwila. Może zejdźmy i zobaczmy na razie, jak to wygląda. Jest tu gdzieś Czesław? Bo, kurde, nie ma Czesława. To jak my się, jak my stąd zeskoczymy? Jak my stąd zejdziemy? Trafię tam? Nie, boję się, że stracę ten 49 level, bo to naprawdę duży. To naprawdę duży level już jest. 49. Okej. Okay. Raz kozia śmierć. O matko, ale się przeraziłem. Dobra, chodź Czesław. Lecimy. Lecimy, ziomek. Potrzebna mi jest twoja pomoc, aby obczaić, jak wygląda parówka. Boję się serio, że ma zakrycznie. Dobra. Nie no, mi się w miarę podoba. Nie wiem, może być. Chyba może być. To będzie taka zakręcona tutaj w górę. Nie no, to chyba jest durny pomysł, szczerze mówiąc. Chyba będzie mój dom przez to jeszcze gorzej wyglądał niż wcześniej. No ale co mi tam? Co mi tam, ludzie? Mój dom i tak jest brzydki. Ja zrobię sobie w przyszłości jakąś ładniejszą willę. A póki co... Chcesz tutaj do domu, Czesław? Można już spać w ogóle? Bo już się ściemnia, widzę. At night, no dobra, czyli nie można jeszcze. Okej, to trzeba się przedostać tutaj tym słupkiem z dirtu. Mógłbym zrobić jakąś drabinkę w sumie. No ale to z czasem też, to z czasem. Okej. Wejście. Dobra, teraz już jest noc. Uwaga, wskakujemy do łóżka. O Jezu, widzieliście to? To było fajne, nawet mi się spodobało. Skoczenie z trampoliny do łóżka. Okej. To w sumie mógłbym zostawić taką trampolinę do łóżka, że jak chcę skakać w nocy, to idzie tu, ale można przejść i wejść sobie na trampolinę. No, to jest bardzo dobry pomysł według mnie. Mam nadzieję, że nie ma tutaj mobów. O, dobra, to jest takie coś. Takie buty. Okej, to wejdźmy tędy tutaj. Okej. Trzeba budować, nie ma tutaj żadnego. Sami wiecie czego. Dobra. Dobra. W razie czego zmienimy to na statek, jeżeli parówka się nie wyjdzie. Ale bardzo chciałem mieć parówkę na domu, tylko że nie potrafię jej naprawdę zbudować. I pewnie zrobię nowy dom ostatecznie. O, i już nawet nie mam wełny, więc na dzisiaj to będzie koniec tego parówkowania. Ja może wezmę kogoś do pomocy, na razie zostawię nieskończoną tą parówę. I w tym czasie możemy zrobić coś jeszcze, a mianowicie możemy pójść i wybrać może jakieś miejsce, gdzie będzie stał jeż.
pomnik jeża, ponieważ dla mnie to jest dosyć ważne, aby znaleźć tą miejscówę dobrą. W sumie widzimy to tam, gdzie, może tam, gdzie jest ta wieża, tak. To będzie genialny pomysł, żeby zrobić tam tego jeża. Okej, więc weźmy sobie, siekierkę mamy, widzę, do wycięcia. Dobra, chwila, weźmy sobie w takim razie irona. Iron nam się przyda na pewno. I teraz zróbmy sobie może jedną łopatkę, to tak, jedna łopatka, 1 kilo, bo już widzę, ten jest na wykończeniu, i jedną oczywiście siekierę. Dobra, gdzie jest mój chleb? Gdzie jest chleb? Ziomeczki, gdzie jest mój chleb? Dobra, to na liściach powinno być miękkie gotowanie. Znaczy, co ja chciałem powiedzieć? Miękkie lądowanie, tak, oczywiście. Okej, tylko nie wiem, po co ja to zrobiłem, dlatego że przecież mam konia, na którym wolałbym pojeździć. Wiem, że tutaj mam w ogóle prezent ten od dealera, potionki na niewidzialność, no ale teraz mi nie jest to potrzebne. Może przy jakimś trollu bym mógł to wtedy zrobić, tą niewidzialność. Okej, idźmy tam do tego słupa i wytnijmy trochę w takim razie cielęcinki z tego lasu, żebyśmy mogli wtedy zrobić sobie jeża, pomnik jeża. Kurde, powiedzcie mi w ogóle, kto według was najładniej buduje teraz na tym serwerze. To nie jest ta wieża. Ta wieża była większa. Tak, to jest tutaj. O nie! Proszę o przepuszczenie mnie przez te liście. Kurde, nie mogę przejść, no, żalowo. Żal.pl, dobra. Nie no, musimy to obejść chyba. Ała, konia zraniłaś, brzozo. Brzoza zabiła mi konie, no dobra. Gdzie jest ta wieża? Gdzie ona? O, dobra, tutaj jest, czyli to jednak jest dalej niż myślałem. I tutaj jest jakaś kozacka kopalnia, do której mam nadzieję, że mój koń nie wpadnie. W ogóle mam nadzieję, że mój koń nie ucieknie nigdzie. Więc jak uciekniesz, to popamiętasz, ziomek. Serio. Okej. Dobra, to tak, musimy tutaj powycinać sobie, powyrównywać trochę miejsca, żeby było pod jeża. Widać tu bułkę Tritsusa? Widać. Nie wiadomo, co ona ma tam na dachu. Chwila, może render distance bym sobie zwiększył w takim razie, żeby mi ją tam wczytało lepiej. No nie wygląda to jak parówka, szczerze mówiąc. Nie wiem jak to zrobić. Możecie jakoś pokminić w sumie, jak zrobić parówkę i mi najwyżej wysłać tutorial, jak robić parówkę w Minecrafcie na domu, bo ta niestety strasznie źle wyszła póki co. Ale może jakiś ten jeż nam wyjdzie lepiej. Nie wiem, czy zrobić pixel arta swoją drogą, czy takiego zwykłego jeżyka, ale nie wiem, może pixel art. Ale to bym musiał sprawdzić też chyba w internecie, jak zrobić jeża, żeby, bo nie chcę skopać, nie chcę wszystkiego tak rozwalać po kolei. Okej, proszę o wełnę. Proszę o wełnę. Dobra. Tutaj jest trochę już wyrównane. Jeszcze to wzgórze trzeba. Tu wzgórze trzeba wyrównać. O, chwila. W sumie tutaj jest ten przesmyk, gdzie każdy, jak chce do mnie przyjechać, to musi tędy przejść. Więc zbudujmy to tutaj. Tak, to jest genialne miejsce. Jednak to miejsce będzie lepsze. Tylko trzeba tam przejść. Gdzie jest mój koń? Dobra, mój koń tutaj stoi. Ale to sobie weźmy w takim razie tego konia. Chodź, koniu. Jesteś mi znów potrzebny. Dobra, jedziemy sobie z Czesławem. I wtedy... O nie! O, dobra, da się przejść? Da. Ojeju. O nie, bo bałem się, że spadnę i kliknąłem shifta. Tutaj jest... Dobra, wiem, gdzie jestem, więc wiem, jak przejechać w takim razie. Można tędy sobie przejść.
teraz tędy. I następnie możemy... dobra, chwila, gdzie ja chciałem to zrobić? Tak, żeby było widać go tutaj może. Tak, że jak tutaj się wjedzie, to widać tego jeża od razu. Okej, to ty tutaj zostań, a ja w tym czasie zetnę parę drzewek, żeby sobie przygotować teren. I w ogóle, ile was jeszcze ogląda w tym momencie? Jeżeli teraz jeszcze jesteś i oglądasz ten odcinek, to powiedz mi, nadal oglądam. Tak, tak właśnie powiedz. Chociaż nie będę wtedy widział z domku tego jeża z drugiej strony. Więc nie wiem do końca jak, gdzie by było go najlepiej zrobić. Tutaj w ogóle jest fajna dolinka taka. Nie wiem gdzie zrobić tego jeża. Czy go może, albo tam w sumie by było lepiej. Strasznie trudna decyzja, wiecie ludzie? Zaraz zobaczę, czy by było go widać też na tamtym miejscu w takim razie. Ale się przetarzaniłem. Dobra. Jakby tutaj się wjeżdżało, to by było widać go tam. Tak, i tam też by było go widać z mojego domu. Dobra, to jednak już nie mam dylematu, dlatego że chcę, żeby było tego jeża widać z jak największej ilości miejsc. No właśnie, dobra. Dobra. Tylko jak tutaj przejść? Bo wtedy weszliśmy tu górą. O matko. Dobra, teraz... Ała. Masakra, ale to klepie. Zróbmy sobie wejście dla konia. Tędy. No, koniu. Przecież możesz tędy wejść. Nie możesz? Czy ty jesteś jakiś nienormalny ziomek? Dobra. Teraz tu. I dobra, tutaj mogę go w sumie zostawić. Niech on se hasa jak chce. Jak tak bardzo mu na tym zależy. My wbijamy z powrotem. My wbijamy i ogarniamy sobie tutaj miejsce. Tak. Miejsce. Dobra, gdzie trzeba jeszcze ściąć drzewa? Na pewno te brzozy widziałem, że zasłaniały i denerwowały. To tych brzóz na pewno trzeba się pozbyć. Przynajmniej plusem będzie to, że będę miał dużo drewna potem. Już nie będę musiał latać. Generalnie w sumie za dużo jest w tym lesie drewna. Ja może zrobię pożar kiedyś jakiś. Tak sobie myślę nad tym. Dobra, te brzozy też na pewno się nie przydadzą. Więc te brzozy też tutaj warto by było się ich pozbyć. Ta brzoza w sumie może sobie zostać. Jak tędy wejść? O dobra, tędy. Tutaj. Okej, okay. co jeszcze by mogło zasłaniać właściwie? Chyba jeszcze ta brzoza. Ta brzoza i ta jedna dalej. Tak, tych drzew się trzeba pozbywać. Ja nie lubię jak jest taki strasznie gęsty las. Dlatego, że kurde, tylko wszędzie te drzewa. Człowiek, to co ma tu robić człowiek? Kurde, jeszcze tego nie ściąłem. Żal, no dobra. Weźmy sobie. Zetnijmy. Dobra, póki jeszcze nie ma kompletnej nocy, to zetniemy i zaraz skakujemy na Cześka i wracamy do chaty. Bo już się trochę cykam, że zaraz mi jakiś zombiak sklepie. Okej, wracamy do chaty. Kurde, chwila. W którym miejscu ja zszedłem z drogi? O nie, zaczynam panikować. Ała, wpadłem. Tylko nie zombiaki. A tu co? Co to świeci? A, pochodnia. Dobra, zostawiłem tu pochodnie kiedyś. Tutaj też widzę pochodnie. Kurde, ale ciemno się zrobiło. O, dobra, jest Czesław. Dobra, jest na ratunek. Nasz konik, kochany. Dobra. Tylko teraz nie zginąć tutaj w tym tunelu. W tym tuneliksie. No dobra. Ała, dobra. Śmieszne w sumie. Dobra. Całkiem zabawne miejsce. Automatyczny backup. Znowu. Po raz kolejny. Dobra, lecimy. Papa Czesław. Ja lecę się przespać. No i dobra. To ludzie, w takim razie
Dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka, chociaż wątpię, że dużo osób zostało aż tak daleko, bo był bardzo długi, ale w każdym razie widzimy się już w następnym odcinku, gdzie będziemy budować jeża z wełny, i to by było na tyle, na razie.